Tego pozwałam. Tego pozwałam. A od tego ciągnęłam alimenty. I nie tylko. Podstawą prawną regulującą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych jest ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, dział 3 Obowiązek Alimentacyjny. Prosimy zapoznać się z miękkością waszego fotela, bądź zaprosić resztę domowników do oglądania naszego odcinka, który poza falami wytwarzanymi przez komputer nie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zapalisz ze mną papierosa? No jasne. Ty pogięło cię? Ile ty masz lat? Dzisiaj papierosy, jutro mefedron, a co pojutrze autokar? Ty siostra, ogarnij się! Mam już 15 lat i jestem dorosła! W polskim prawie karnym nie ma definicji za to, co grozi zadawaniem małoletnim papierosów. A do autokaru potrzebujesz prawa jazdy kategorii D. Kierowcą autobusu może zostać każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii B i posiada minimum 24 lata. I jest to podstawowy warunek rozpoczęcia kursu na kategorię D. O mordku, ale przykiłem pałę. Czuję, że umieram. Tak cię robię. Przybliżę ci moją najlepszą bluzę. Testament, aby nabrał mocy prawnej, musi zostać spisany w całości odręcznie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podczas przekazywania spadku obecnych jest trzech świadków, a spadkodawca, jak widać, jest bliski zgonu. Cześć, Adrian jestem. Napijesz się z nami? Dziewczyno, gdybym ja w swoim wieku nie piła, pracowałam teraz w NASA. Za rozpijanie nieletni lub namawianie do spożywania alkoholu grozi do 2 lat więzienia. Hej, skakuj mała. Wow, wow, wow. Skakuj mała. Skakuj mała, mam trochę miejsca z tyłu. Mordo, chwilunia, ryju. Zajeżdżenie rowerem po mieszkaniu nie grozi ci nic, poza praktyką znaną w starożytnej Grecji, czyli ostracyzmem społecznym. A tak poza tym, to nie jestem mała. I'm not articulate like you. I swear I know how you value these words. Stary, kurwa! Rozwaliłeś mi koszulę Klejwina Kaina, wartą 500 zł. Oddajesz mi to, kurwa. A ty co to sobie myślisz, frajerze? Właśnie mi oblałeś keczupem Bobiego Hillfightera. 520 zł, czaisz, piszesz mi dwie dyszki. Jeżeli zabrudzenie lub uszkodzenie jest trwałe, to mamy do czynienia ze zniszczeniem mienia, więc jeżeli keczup się nie spierze, a guziki nie przyszyją, to panowie mogą się ubiegać o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. Jeśli wartość zniszczonej rzeczy przekracza 250 zł, można także ponieść odpowiedzialność karną od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Pamiętajcie, że informacje podane na naszym kanale są jedynie poglądowe i nie stanowią żadnej podstawy prawnej w sądzie. Wszystkie zdarzenia są wizją artystyczną i nikt nie ucierpiał podczas ich kręcenia. Naszym celem jest namawianie ludzi do znajomości oraz przestrzegania prawa. Chcecie zobaczyć, jak zinterpretowaliśmy kolejne artykuły prawne? Piszcie, komentujcie, subskrybujcie.